Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie wiem czemu, ale te słowa nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa, przysłoniły mi resztę tekstu. Być może wynika to z faktu, że siadałem do rozważania Ewangelii wzburzony informacją, jaką wcześniej usłyszałem. Ona wprowadziła we mnie zamęt, ale jednocześnie pokazuje nam, że nie tylko my czytamy Słowo Boże, ale Słowo czyta także nas. Złość, jaka we mnie narosła, została złagodzona właśnie przytoczonym zdaniem. Ten jeden wers powiedział mi: nie patrz na ludzi, nie patrz na ich decyzje, nie patrz na wydarzenia, jeśli nie dostrzegasz w nich Jezusa. Inaczej będziesz widział tylko błędy, niedoskonałości i będziesz się unosił gniewem, bo dzieje się coś, co ci się nie podoba. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że kolejną z moich słabości jest komentowanie czyichś decyzji i działania osób, których nie lubię. Bo ciągle mi się wydaje, że zrobiłbym inaczej, być może lepiej. Choć tego nie wiem, ale w moim odczuciu tak właśnie to czuję. Uczniowie znaleźli się dziś na górze Tabor wraz z Jezusem, gdzie On wobec nich się przemienia. Słychać głos Ojca, który mówi: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To jest problem, z którym warto się zmierzyć, odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo my właściwie słuchamy. Moje działanie czasem może przypominać działanie Piotra z tego fragmentu. On w przypływie emocji i w zaskoczeniu powiedział coś, czego do końca nie przemyślał. Był gotów postawić namioty dla tych, których widział, lecz ich nie ma fizycznie, ale ich działanie ma wpływ na nasze życie. Mojżesz reprezentował prawo, a Eliasz proroków. Pomyślałem, że postawić namioty dla prawa i proroków to uczynić dla nich miejsce w swoim życiu. Prawo wyznacza drogę i zasady, a prorocy wskazują cel i środki, żeby dojść do chwały nieba. Bo jak słyszymy dalej, nieumiejętność dostrzegania realnych problemów bez patrzenia na osobę Jezusa, Syna Bożego, prowadzi do obłakanych skutków. Nierozpoznanie w nim Mesjasza sprawiło, że ludzie go ukrzyżowali. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na objawienie się Boga na górach. Mojżesz na Synaju stał przed Bogiem, który całą górę spowił dymem i burzą i błyskawicami. Ukazał swoją potęgę wobec ludu tak, że ten był pełen strachu. Eliasza na tej samej górze Bóg zaskoczył nie srogością, ale łagodnym powiewem. Uczniowie stanęli wobec Jezusa twarzą w twarz, gdzie nie było ani błyskawic, ani delikatnego wiatru, lecz była pełna łagodność i dobroć. Niemalże dotykali boskości tego, z którym przebywali na co dzień. Wniosek, jaki nasuwa się z dzisiejszego rozważania, jest jeden. Im dalej jesteśmy od Boga i patrzymy na Niego, jak na srogiego sędziego, tym większy w nas strach. Im jesteśmy bliżej, to może nie wyzbywamy się lęku i nie zawsze nasze decyzje są przemyślane, ale zmieniają one patrzenie na dziejące się wokół nas sprawy. Patrzenie na wydarzenia ludzkie tak, abym widział w tym działanie Boga, sprawia, że we mnie mniej się gotują emocje i buzuje złość. Takie wydarzenia zmieniają diametralnie perspektywę życia. Na Taborze trudne wydarzenia w naszym życiu nie zostały odwołane, ale nawet jeszcze bardziej potwierdzone. Z góry więcej widać niż z dołu. Dlatego Jezus wziął uczniów i zabiera nas ze sobą, by widzieć to, co On chce nam pokazać, a przede wszystkim widzieć Jego we wszystkim, co w nas i wokół nas się dzieje.